Cześć, 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 mówi Ania. Zapraszam Was na kolejną odsłonę świątecznych kartek. Tym razem zapraszam do zrobienia razem ze mną kartki. Będzie to kartka w formacie DL. Ja przygotowałam sobie papiery z kolekcji magicznej kartki, kolekcji Coś Śnieżnego, tutaj widać nazwę. Jak widać, jest to taka ciepła w kolorach, intensywna kolekcja o właśnie takim sympatycznym, świątecznym charakterze. Mam tutaj dwa papiery, które zamierzam użyć oraz całe stado elementów do wycinania. Tu są, mam takie karty, też będę ich używać do tworzenia warstw, napisy i tagi. Oraz elementy do wycinania. Tutaj mamy właśnie zwierzęta, gwiazdy betlejemskie, wianki. Ogólnie wszystko nam się tu będzie przydawać. Jak tutaj widać, papier się nieco błyszczy. Jest to papier magicznej kartki. On od zawsze jest drukowany w nieco innej technologii niż najczęściej spotykany papier scrapbookingowy. Jest to wydruk cyfrowy. Jego charakterystyczną cechą są właśnie intensywne kolory, intensywniejsze niż w przypadku druku offsetowego, natomiast przy ciemniejszych kolorach on się błyszczy. Wiem, nie wszyscy to lubią, niektórym to nie przeszkadza. Mnie właśnie nie przeszkadza i dlatego też wzięłam właśnie te papiery na warsztat dzisiaj. Zaraz sobie powycinam elementy, wszystkie tutaj, które mam, tagi i, karty. Nie będę Wam tego pokazywać, oszczędzę Wam tego, bo to chwilę dłuższą potrwa i nie jest ciekawe. Więc za sekundeczkę wracam już z przygotowanymi elementami do stworzenia kartki. Mam już powycinane elementy. Tu są tagi. Nie wiem, czy wszystkie użyję, no raczej na pewno nie. Karty. Drobne elementy, takie właśnie wianki, dzwonki, napisy. Dociąłem też sobie do mojej bazy dwie pierwsze warstwy papieru, no i będę zaczynać już coś z tego tworzyć. W czasie wycinania miałam okazję sobie troszkę tak pomyśleć, bo wiadomo, to taka fajna czynność, podczas której głowa jest wolna. I troszkę mi się zmieniła koncepcja kompozycji mojej kartki niż była wtedy, kiedy do tego siadałam. I zobaczymy, jak mi wyjdzie. Czyli trochę do zaplanowanego filmu wchodzi mi element improwizacji, no ale w sumie też trochę na tym twórczość polega, że siadamy z konkretnym pomysłem, a potem czasami wyobraźnia dryfuje. Jak zwykle troszkę postrzępię papier. Nie będzie to taki... Nie będzie to bardzo darta kartka, że tak się wyrażę, natomiast odrobinkę jak najbardziej. Warstwy, dwie pierwsze warstwy będą na niewielkim dystansie wobec siebie. To jest cienka, dość cienka taśma, ale zawsze tam odrobina tego dystansu będzie. Jak wiadomo, dystans to podstawa. Tak nie za równo przykleiło. Teraz trzeba ściągnąć. Przygotowałam sobie też powycinane wykrojnikami serwetki, listki. Listki znaczy w kontekście gałązki iglasty, listki ostrokrzewu, więc zobaczymy. Będzie z czego budować warstwy. Ważne jest, żeby równiutko przykleić. Z góry muszę wstać i popatrzeć, żeby było równo. W miarę jest. Tutaj mam arkusik po wycinaniu samego spodu. Cięcie było niezbędne, ponieważ kręciłam sobie lampę, a do lamp jest przymocowana konstrukcja, na której jest telefon, więc wszystko tutaj wstrząsło się niesamowicie. Będę to musiała wycinać, więc jeżeli mi się udało, to właśnie tego nie zobaczycie. Czekajcie, tutaj mam
cienką taśmę, ale teraz chcę wziąć troszkę grubszą, taką 1,8 mm, a nie 1,6 mm, a nie 0,8. No i trochę teraz poeksperymentuję, bo tu właśnie szykują mi się zmiany. Papiery są ładne, ja szkoda zasłaniać tutaj wzór, ale z drugiej strony no, na tym też polega tworzenie, że coś tutaj kombinujemy na tej powierzchni, a nie tylko przyklejamy po prostu papier na bazę. I tak, jest to święto, w którym motyw gwiazdki jest istotny, więc tutaj chciałabym tą gwiazdkę jakoś umieścić, aczkolwiek nie w sposób taki, powiedziałabym, bardzo oczywisty, bo tak zastanawiam się, czy by ją dać w ten sposób, czy pod spód. Ha. Pod spód w znaczeniu przeciąć na pół i umieścić. Ale tak sobie myślę, że dam tą gwiazdkę na warstwach. Jedna warstwa. Tu będzie ta cieńsza taśma. Akurat takie improwizacje bardzo lubię, bo bardzo fajnie resetują głowę. Można po prostu dać się ponieść. Teraz tak. Ja bym ją chciała troszkę pod kątem dać. Chyba dam ją troszkę tutaj, tą taśmę muszę tę przykleić. Wyżej. Widzicie, że odedrzeć nie jest ją prosto. A potem przykleić. Będzie tutaj, jak widać, troszkę wystawała. Gwiazdka wystaje, ale mówi się trudno. Odrobina koronki zawsze dobrze wygląda. Koronka jest ze złotą nitką, więc też jest taka bardziej świąteczna. O taki mniej więcej efekt chodziło na wstępie, ale tu będziemy sobie dodawać elementy do wycinania oraz elementy serwetkowe. Thank you.
gwiazdę betlejemską. Będzie to się tak trzymało. Ale żeby tutaj ta kompozycja nie była taka oczywista, dałabym wianek. Ten wianek, co prawda, na środku ma element, którego nie wycięłam, a być może powinnam, ale i tak go zamierzam zakleić, więc tutaj od razu nadmienię, że w tym momencie już mogę powiedzieć, że kompozycja kartki ma niewiele wspólnego z tym, co pierwotnie sobie zaplanowałam. W ostateczności po prostu tego filmu nigdzie nie zamieszczam, jeżeli nie będzie to ciekawa kompozycja ani filmu, ani kartki. Aczkolwiek nie jest to jedyna kartka, którą planuję zrobić z tych papierów, więc no bo wiadomo, że nawet po otworzeniu dość skomplikowanej kompozycji zostaje jeszcze trochę papieru. No i można go albo odłożyć do przyszłego roku, albo jeszcze w tym roku wykorzystać. I planuję raczej tę drugą opcję. Lampę już mam jedną, więc drugiej nie będę tutaj umieszczać. Staram się, którą ptaszynę umieścić, ale chyba raczej ta słówka jest całkiem fajna. Ja tu sobie przygotowałam kwiaty trójwymiarowe, a układam elementy do wycinania. Widzicie, do czego to doszło. Jak nic, trzeba by jeszcze po prostu zrobić kartkę, przepraszam, według tej starszej kompozycji, bo jakże to tak zostawiać taki, powiedziałabym, przyjemny i całkiem uniwersalny pomysł. Wiem, czego sobie nie wycięłam, aby mi się teraz tu przydało. Jak już jest taka to mocna zwierzęca kartka, a na pewno arkuszu jest, nie planowałam go używać, ale chyba właśnie zmieniłam zdanie, jest jelonek. Chyba go sobie zaraz dotknę. Tak mi pusto było, więc chciałam tą połówkę esencji umieścić, ale chyba potrzebny mi do tego jakiś
Jak widzicie, ja bardzo często takie elementy przecinam na... No nie chciałam powiedzieć połówki, bo połówki to nie są. Chyba, że jesteśmy wyznawcami większych i mniejszych połówek. Natomiast na takie przecinam na części, a potem takie elementy też można sobie tutaj umieścić jako kolejną warstwę. I dzięki temu tych elementów mamy więcej niż faktycznie mamy. To będzie akurat na płasko. Więc wstępnie mamy tak. Ale ja jeszcze szybciuteńko się wezmę. Za tego wielonka. Wytnę go w całości, bo być może oczywiście do tej kartki będę go przycinać, ale jeszcze nie wiem jak. Powiedzmy, że go nie będę w końcu przyłożę i nie wykorzystam. No to będzie to, powiedziałabym, jeżeli go wytnę nie w całości, mogę po prostu zmarnować grafikę, a szkoda, bo ładna. Ogólnie motyw jelonków na zimowych, na świątecznych kartkach mi się mniej podoba, ale czasami i taki się robi. Poroże nie jest takie łatwe do wycięcia, więc jednak chciałam Wam oszczędzić wycinania, a się nie udało. Mogłam co prawda wyłączyć. I wyciąć poza planem, ale mam nadzieję, że pójdzie mi to szybko. Mimo, że jak widać, element jest dość skomplikowany. O, w ten sposób. Patrzę, ile filmik trwa. 16 minut. Znaczy, mam na myśli ten drugi, bo jeszcze mam przecież tam intro nagrane. Nie chcę, żeby filmik był za długi, ponieważ nie wiem, jak Wam się będzie moje gadane filmiki podobać. Ogólnie dajcie znać, nagrywać w takie, czy przyspieszać po prostu. Tworzyć, przyspieszać, dodawać muzykę i będzie to filmik taki kompaktowy. Jakie filmiki wolicie? Ze strumieniem świadomości prowadzącej, czy muzyką. Tak, będzie sobie tak tych łapek nie będę wycinać, teraz zobaczymy. Gdyby tutaj jeszcze... Przepraszam, skądś wyglądał. Gotowy. Ja wiem, go tak brutalnie potraktuję. Ale tak myślałam, że go sobie tutaj gdzieś jeszcze. Jak już kartka już wystaje, to wystaje. Wtedy bardziej wystaje. Czy tutaj? Patrzę też na filmiku. Chyba tu z boku. Bo wbrew pozorom czasami jak się patrzy, powiedziałabym, przez kamerę, inaczej to troszkę wygląda. Tutaj
jest niepotrzebny ten. Nie, jednak nie tutaj. Jednak sobie chyba go tutaj umieszczę. Na środku. No jak widzicie, kartka jest całkiem już się przestrzenna zrobiła. A ja tutaj mam jeszcze takie drobiażdżki do użycia, jak gwiazdki. Tym razem tutaj jednak odrobina tego mi się tu przydała pod głową. Trzeba dać dwie warstwy. No i tak sobie myślę, że kartka zaczyna być na finiszu. Jak powiedziałam, miałam zupełnie inną koncepcję, aczkolwiek myślę, że ta nie jest taka zła. Rzadko robię kartki takie składające się po prostu z dużej ilości warstw. Elementów do wycinania, ale wiem, że są zwolennicy takich właśnie tworzenia w ten sposób kompozycji. Bo widzę, że tak jakoś pusto jest w tym miejscu. A do pomysłu pierwotnego i tak wrócę. Ha, a ja teraz się patrzę, że czy tę pozycję dać tu? Chyba tu. Jeszcze, żeby odrobinkę tutaj dodać jakichś tam delikatnych motywów. Troszkę blasku dodać, można powtykać pomiędzy warstwy, na przykład odrobinkę gałązek. Te gałązki są wycięte z papieru lustrzanego. Dobrze się prezentuje, dobrze się z niego wycina. Jeżeli chodzi o użycie wykrojników, nie ma żadnych problemów. No nie, tutaj może niekoniecznie.
wiem, czemu mi to tak krzywo się przykleiło. Ha. No i teraz będzie chwilę. Dało się. O, gwiazda schowana. Tak to jest, jak się nie popatrzy od góry. Widzę, że nie współpracują. Teraz czytać napis Wesołych Świąt tutaj, czy też nie. Ale chyba tak. I oczywiście tutaj zamarkujemy, że mamy tutaj, żeby znowu równo było, równo, równo, równo. Uciekła? Czy ją znajdę? Nie znajdę. Potem będę ganiać. I za chwileczkę będę już przyklejać kompozycję na bazie. To się potem przyklei. Jak widać, papier jest jednostronny, czyli nigdy nie ma tego trudnego wyboru, którą stronę poświęcić, a którą wyeksponować. I tak się prezentuje moja kartka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jeszcze oczywiście filmik będę oglądać i krytycznym okiem i na kartkę krytycznie też popatrzę jeszcze. Chociaż jeszcze odrobinkę wiem, czego tutaj nie ma, a co można mogłoby dodać pewnej lekkości. Nie wiem jak Wy. Ja tutaj mam gazę i myślę, że zaraz zobaczę, jak ona będzie mi się prezentowała, jeżeli odrobinki znajdą się pomiędzy warstwami. Prawda, to będą drobne ilości tej gazy. Nie wszyscy lubią gazę, niektórzy wolą sizal, aczkolwiek nie do wszystkich zastosowań sizal się nadaje. Ja właśnie nie bardzo bym umiała go tak utknąć pomiędzy warstwami, a z gazą wychodzi to idealnie. Tu i ówdzie odrobina gazy nada trochę lekkości kompozycji. Mocno przycisnęłam w trakcie zaginania bazę, więc ona mi się otwiera, ale po obciążeniu kompozycją podda się na pewno. Nie mówię, że tego będzie dużo tej gazy, wręcz przeciwnie, tak odrobinka tu i ówdzie.
zajrzę pod spód. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i dziękuję za miło spędzony czas. Do zobaczenia tu i ówdzie, być może na zlotach, jak się uda, jak nie, to w sieci lub w innych miejscach. Pa, pa, pa.